Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczniemy relacją z marszu w obronie telewizji Trwam, jaki pod hasłem Powstań Polsko z Kruszka Kajdany w ubiegłą sobotę odbył się w Gdańsku. Był to już 136. marsz w tej sprawie. W drugim tego rodzaju marszu, jaki przeszedł przez Gdańsk, wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Bazylika Świętej Brygidy, świątynia, symbol. To tu gromadzili się wolni Polacy w mrocznych czasach komunizmu. Tu pokrzepiali serce, marząc o wolności. Dziś, 23 lata po ogłoszeniu III Rzeczpospolitej, gdańską świątynię ponownie wypełnili ci, którzy marzą o wolności, wolności słowa. W intencji ojczyzny. Msza święta sprawowana pod przewodnictwem proboszcza parafii świętej Brygidy, księdza kanonika Henryka Kowalskiego, zainaugurowała drugi gdański marsz w obronie telewizji Trwam. Przyszliśmy także, by po zakończonej mszy świętej dać świadectwo zaangażowania w sprawy dla nas istotne: wolność słowa, społeczną solidarność, poczucie odpowiedzialności za losy Kościoła i narodu. W homilii ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, podkreślił, że nieprzyznanie telewizji Trwam miejsca na multipleksie jest wielką krzywdą wyrządzoną Polakom. Jesteśmy w następnej niewoli. Odwołując się do dziedzictwa Solidarności, ojciec Tadeusz Rydzyk przypomniał, że Solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Może usłyszą ci, którzy wypłynęli na Solidarność. I teraz komu służą w Polsce? Zapamiętajmy. Dyrektor Radia Maryja podkreślił, że w ojczyźnie potrzebny jest dialog między rządzącymi a rządzonymi. Inaczej grozi nam chaos, przemoc i zniszczenie. Tak wywołuje się wojny, również domowe. Ciągle kłamać, ciągle wzbudzać nienawiść jednego do drugiego. To jest bardzo niebezpieczne. I tu niesamowicie złą rolę w Polsce odgrywają media mętnego nurtu. Dlatego potrzebne jest odrodzenie się narodu polskiego. Aby to mogło się stać, potrzebne są wolne media. Powstań Polsko z Kruszka Kajdany zła. I właśnie z tym hasłem na ulicę miasta wyszli dziś gdańszczanie, dopominając się prawa do obecności telewizji Trwam na multipleksie. Z potrzeby serca. Bo dlaczego nie ma być telewizji Trwam, skoro jest tyle innych telewizji różnych? Telewizja Trwam daje mi dużo radości, satysfakcji z tego, że można usłyszeć prawdę, a nie same kłamstwa z innych stacji telewizyjnych. Szczególnie oglądam różne reportaże z takich pielgrzymek Ojca Świętego, gdzie nikt nie mogę tego dostać w żadnej innej telewizji. Czy z Madrytu, gdzie była moja rodzina. No, po prostu jestem wzruszona w tej chwili. Marsz zakończył się także w miejscu symbolicznym, przed pomnikiem poległych stoczniowców. Chcemy prawdy polskich mediach! Chcemy prawdy!